For Speed Hot Pursuit z 2010 roku. Tak to wygląda. Ja tu chyba ustawienia mam, a poziom cieni mogę jeszcze zwiększyć, zobaczcie. Wysokie korekcje gamma, mogę zwiększyć trochę jasność, a to w drugą stronę się zwiększa. Trochę sobie jaśniej weźmiemy rozmycie ruchu, tu nie ma za dużo ustawień graficznych, wiecie, to właściwie wszystko, pyk. Stosujemy, o, okej. Myślałem, że mi grę wywaliło. No ale to nie jest gra stworzona przez Blackbox, to jest gra stworzona przez Crateron Games, więc tutaj ona jest zdecydowanie lepiej technicznie wykonana po prostu. Nie powinno być tutaj problemu, żeby to wszystko działało jak trzeba. Mamy tu oczywiście Nitro. Wziąłem sobie Bugattiego, mam piękny wysuwany spoilerek. Możemy sobie dowolnie obracać kamerę tutaj. To jest gra 2 lata młodsza od Need for Speed Undercovera. 2 lata? Nie mylę się, Undercover to jest 2008 rok, a ta gra jest z 10. I zobaczcie, jaki w ogóle skok jakościowy, nie? Jak grafika wygląda, jak modele pojazdu wyglądają, jak to się prowadzi, jakie to są dźwięki, nie? To jest gra stworzona przez Crateron, więc Crateron Games wiem, że zawsze robi te gry na bardzo wysokim poziomie i dopracowane technicznie, dźwiękowo. I dostarczałem, no, masę frajdy, myślę, nie? Cyk. Mega przyjemnie się jeździ tymi samochodami. Wszystkie zakręty pokonujemy driftem, bo jest najszybciej. Jest taki specjalny sposób driftowania, że nie używamy hamulca ręcznego ani nożnego, tylko tapujemy gaz przy wejściu w zakręt i można było naprawdę te zakręty bardzo, bardzo szybko pokonywać, nie? Bez żadnego problemu. Praktycznie każdy zakręt w ten sposób się pokonuje. Czekajcie, ja tylko trochę grę ściszę, bo jest naprawdę głośno. Te dźwięki są świetne, nie? Masz edycję standard czy limited? I wiesz co, to jest chyba edycja standardowa tej gry. Z tym, że w dodatku do tej gry, jakby ktoś chciał sobie Hot Pursuit kupić teraz, to nie może sobie kupić tego dodatku, bo nigdzie go nie ma w sprzedaży, nie? Tam było parę samochodów, parę dodatkowych eventów do przejechania i trzeba pobrać taki plik z internetu i sobie go wgrać do modelu z grą i bez problemu to działa, tak? Au! Trzeba trochę przywyknąć do tego prowadzenia. I tak, kamerę możemy mieć z maski. Niestety w tej grze nie mamy kamery z kokpitu, jakby ktoś tam chciał podziwiać Bugattiego z kokpitu, to niestety nie można tego zrobić. Tak jak patrzymy sobie przez szybę, nie wiem czy to widzicie na streamku, to widać te zegary, ale to jest po prostu teksturka, tam się nic nie rusza, tak jak w Forza Horizon. No, jest to gra, już swoje lata ma. Forza Horizon jest o 8 lat młodsza od Need for Speed'a Hot Pursuit z 2010 roku, więc no różnica, ale zobaczcie, jeśli chodzi o modele samochodu, ten Bugatti naprawdę wygląda bardzo ładnie, nie? Bardzo ładne kształty ma, jest obły, tak jak Bugatti, i ten model wygląda po prostu przecudownie. Grafika, no, nie jest oczywiście taka dobra jak w Fordzie, ale no jest. Jest całkiem spoko, jak to tamte czasy to był kosmos, nie? No. I my sobie tak, otworzymy mapkę jakoś. Czekaj, bo tu można wejść. Wyjść do autologu, to chyba tu się wychodzi. Tak, tutaj mamy samouczek o tym, że możemy być zajebistym kierowcą rajdowym. Nie ma tutaj takiej fabuły jak w innych Need for Speedach. Po prostu wbijamy sobie poziomy i dobrze się bawimy jeżdżąc. Ścigamy się z policją i potem możemy być też policjantem i ścigać uciekinierów. W Need for Speed Rivals też można być uciekinierem lub policjantem, wiem, że można być, ale my gramy sobie teraz w Hot Pursuit, on jest starszy, nie? Rivals jest chyba z 13 roku, jeśli dobrze pamiętam, czy nie? Jakoś tak było. No i co, możemy wziąć kamerę z maski. No i od tyłu mamy, nie? Od tyłu jest chyba najciekawsza. Możemy włączyć lub wyłączyć chyba to lusterko wsteczne. Ono się przydaje, kiedy jesteśmy policjantem i jeśli chcemy komuś zrzucić kolczatkę,
możemy patrzeć na to lusterko i widzimy, że ktoś jest dokładnie za nami, nie? I mamy tutaj oczywiście też ciekawe informacje na temat tego modelu. Na temat każdego modelu właściwie mamy ciekawe informacje. Jakbyśmy chcieli się dowiedzieć czegoś na przykład o Reventonie, wystarczy, że przewiniemy tam informacje. To jest zajebiste. Naprawdę czasami są w tych grach takie samochody w Fordzie, tak mam, nie? Jak pojawił się ten nowy Rimac jakiś elektryczny, musiałem wejść do Google'a i poszukać informacji jakichś podstawowych na jego temat, nie? A tutaj mamy informacje już zawarte w grze, możemy sobie o nim przeczytać lub posłuchać i wiemy, czym się ścigamy, to jest fajne. Teraz jedziemy jednostką szybkiego reagowania, czyli Lamborghini Reventonem. Zobaczcie, jak tu mnie to zachwycało zawsze w tych Lamborghini, te wysuwające się wloty powietrza z boku, nie? Zobaczcie, jak ładnie są animowane felgi w tej grze. O, teraz na pewno nie zobaczycie. Za kolizję dostajemy jakąś tam karę czasową. Ale zobaczcie, one są ładniej animowane niż nawet w Forzie Horizon 4, nie? Bardzo, bardzo fajnie zrobione. W Fordzie są tak animowane, że jak felga ma większe obroty, to ona nagle nawet zmienia swój kształt, czy coś takiego. Wzór swój zmienia, o może tak, nie? Brzydkie to jest. Tutaj, w tych Need for Speedach, naprawdę felgi są ładnie animowane, jak chodzi na te wyższe prędkości. I cyk! I dojechaliśmy. Dobra. Teraz mamy... O, to jest bardzo fajny samochód. Police Interceptor od Forda. I tak, mamy tutaj jakieś nowe rzeczy. Tu będziemy już się ścigać z policjantami. No i mamy dostępny nowy samochód. Nowe dwa samochody. To jest na razie ta klasa sportowa, najwolniejsza. Więc mam tutaj do dyspozycji sobie Nissana i Mazdę. Właśnie, to jest ciekawe. Wiemy, jak brzmi silnik Vantla w Forzie Horizon 4, prawda? Posłuchajmy, jak brzmi w tej grze. Dobra, i posłuchajmy maściowy. Tak brzmi Mazda, no chyba zdecydowanie lepiej ten Wankel brzmi tutaj w Need for Speed Hot Pursuit niż w Fordzie Horizon, nie? To te Wankle w Fordzie brzmią okropnie, no jak stado os, straszne to jest. A tutaj? No zdecydowanie lepiej, wiadomo, że to nie jest jakaś tam V8 czy nie wiadomo co. No ale jest ładny ten dźwięk, ładniejszy sporo, nie? Gonimy. I co my mamy mu zrobić? Blokadę drogową, cyk. O!
Co to miało być? Boy! Dawaj na czołówę. Zjechał w skrót. Ale fajnie brzmi to Subaru. No i on pojechał skrótem i ominął blokadę drogową, cwaniaczek, nie? Jest jakiś hardkorowy przestępca. Ale zajebiście brzmią te auta tutaj. Sierżant Pitok gotowy do akcji. Tak. Jeszcze. Yeah. Rozwalony. ASMR dźwięku silniku. Tak. I cyk go w łeb. Także poprawiłem trochę swój wynik, nie? Ja to zrobiłem kiedyś najszybciej w 36 sekund. Zobaczcie, tutaj jest mój czas. 36, a teraz minuta 20. Jak ja to wtedy zrobiłem? Ouu, shit! Patrzcie, co my tu mamy. 177 Aston Martin. Kozacka fura. To jest samochód, on ma już swoje lata, nie? Ale to jest jeden z tych samochodów, coś jak McLaren SLR. Mercedes McLaren SLR. Które z czasem jakby nie starzeją się za bardzo. Dalej wyglądają futurystycznie. Taki jest ten Aston Martin 177. Zajebista fura. Okej. Jesteśmy teraz jednostką szybkiego reagowania i musimy do... musimy dojechać do celu jak najszybciej. Jok, ja się wtedy... Kiedyś się bawiłem w pobijanie czasów w tej grze ze znajomymi. To naprawdę była dobra zabawa, powiem wam. Tylko wiadomo, że się nudziła, nie? Po jakimś czasie, no bo... Później jak już się wszystkie samochody odblokowuje, to... Nie jest to już takie ciekawe. Ale to są jeszcze czasy, kiedy gry wychodziły bardziej nastawione na single player, nie? Teraz jak wychodzi jakaś gra, teraz w ogóle jest to dosyć nieopłacalne tworzyć gry single player. One już nie robią takiej furor. To możemy chyba sobie skrócić, z tego co pamiętam. Dostałem karę 4 sekundy za to, że tam miałem jakieś kolizje. Trzeba uważać na te kolizje naprawdę. Ale... Radzę sobie. Ooooo! Znaczy tego się w ogóle nie spodziewałem, że wyjedzie mi zza górki. Och. Ledwo co mi się udało zrobić to na wyróżnienie. Daj spokój. Wow! Ten się zupełnie inaczej prowadzi niż tamten Aston Martin. Aston Martin zdecydowanie lepiej driftował. A ten jest taki ciężki. Te stare NFS-y, nie? Że jak dodajemy nitro, to ze świateł lecą takie smugi zimne. W nowych już tego chyba... Nie no, jest w nowych Need for Speedach, nie? Coś takiego. To jest... Wow! To ten efekt wygląda trochę inaczej. Tam rozbił. A powiem wam, że po przesiadce z Astona Martina, którego mieliśmy przed chwilą, do tego Nissana,
jest ból. Nie ma tej prędkości takiej. Możemy sobie koguty jakoś tu wyłączyć. Światła pod M. Dobra. O, to jest ręczny. O, światła się włącza tutaj, dobra. Pod przyciskiem na padzie mam. Mogę włączyć lub wyłączyć światła. Teraz mam wyłączone. I to jest... jedziemy chyba w ogóle w nocy. Ale ta noc jest na tyle jasna, że wszystko ładnie widać, nie? W The Crew 2 jak gramy, to mamy te światła niby samochodu, ale one są takie... no nic nie oświetlają te światła. A tutaj po prostu mamy jasną noc i dobrze jest. Chyba noc jest, nie? Nie widzę żadnych gwiazd ani nic. No chyba noc. Zastanawiam się, czym się koguty wyłącza. Tutaj widzę, że trzeba troszeczkę dohamowywać. Zupełnie inaczej się jeździ niż w tych innych Need for Speedach. I przyjemnie. I moim zdaniem przyjemniej niż w tych nowszych, bo w tych nowszych ja totalnie nie mogę tego wyczuć. Skręcasz w prawo, naciskasz hamulec, samochód w ogóle jakoś zaczyna dziwnie się zachowywać. Totalnie nie mogę tego wyczuć. A tutaj zasady są proste. Wszystko oparte jest o driftowanie w tej grze. Ale takie przyjemne to jest. Wow. I mamy koniec. Dostałem 2 sekundy kary. Mimo to dojechałem do celu.